Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Astrolog Zawód Przyszłości. Dlaczego astrologia jest atrakcyjna? Przez tyle lat, przez tyle wieków opowiadała coś niesamowitego. Dlatego, że ludzie lubią opowieści. Ludzie lubią opowieści, historie, mity, legendy. Dlaczego nas fascynują baśnie? Dlaczego nas fascynują mity? Dlaczego nas fascynują różne tajemnice? Dlatego, że one dotykają głębokich pokładów naszej duszy, naszych potrzeb, naszych emocji. I tym właśnie również dysponuje astrologia. Czyli dostępem do takiego zasobu. Wyobraźcie sobie, że jest taki zbiornik, zasób, taki wielka biblioteka, w której są zawarte cała wiedza, całe informacje na różne tematy. Możecie tak jak w internecie buszować w sieci, szukać różnych ciekawych rzeczy. I tym dysponuje astrologia. Czyli astrologia dysponuje zestawem opowieści, różnych historii, które dotykają nas osobiście. No to oczywiście odkrył Carl Gustav Jung, mówiąc o archetypach i symbolach, pisząc ze swojej książki, dotyczącą tego, że właśnie w tych wszystkich opowieściach, w mitach, w legendach, w historiach różnych kultur pierwotnych, starożytnych, ale i współczesnych, we współczesnej kulturze, oglądacie jakieś filmy, kreskówki, czujecie, że coś porusza was, że coś do czegoś to bardzo silnie się odwołuje. Dlatego astrologia, mając pewne narzędzia, pewne techniki, metody dotarcia do tych właśnie narracji, jak to się mówi dzisiaj współczesnym językiem, tych opowieści, może opowiadać, dotykać tego wszystkiego, co ciebie obchodzi, ciebie interesuje, czego się boisz, o czym się martwisz, czego nie rozumiesz, czego się chcesz dowiedzieć o sobie i o świecie. I ten astrologiczny język, ta astrologiczna opowieść o planetach, znakach, archetypach, symbolach, domach, dotyka właśnie tego naszego obszaru, który związany jest z opowieściami. I te opowieści są częścią astrologii. Jeśli chcesz więcej coś dowiedzieć się na ten temat, zapisz się na kurs astrologii, zapisz się na szkołę astrologii, gdzie możesz poznać tajniki wiedzy astrologicznej.